Dobry Państwu, 9 lutego 2024, piątek. Ja jakaś taka, wiecie, roztrzepana, rozczochrana, z Ugryniem tutaj sobie stoję. Cześć, Miteczku, cześć. Biało u nas w Przysusze, o czym pewnie wiecie, bo już Paweł jakiś film wrzucał wcześniej. Ale nie o tym chciałam powiedzieć. Dzisiaj mamy taki trochę ten zabiegany dzień, czy jak to powiedzieć, nie wiem. Nie wiem, trochę inny niż zwykle, bo Władek został w domu. No a ja miałam ci akurat sporo rzeczy zaplanowanych w ciągu dnia do zrobienia, więc ja już wszystkie je zrobiłam. Władek został w domu dlatego, że w nocy słabo się poczuł. Tak żołądkowo słabo się poczuł. Ale to w sumie mnie nie zdziwiło bardzo, bo on już tak dwa dni marudził, że brzuch boli. I tak nie było wiadomo, co jest grane. Herbatki miętowe były grane i tak dalej. Tak podejrzewałam, że jakaś taka niestrawność, rzeczywiście coś mu tam musiało chyba w tym żołądku zalegać, powodować, że się źle czuł przez to. A po tej nocy, takiej powiedziałabym oczyszczającej, no, lepiej się poczuł i już go brzuch nie boli, więc w sumie dobrze. No i chciałam powiedzieć jeszcze, zaraz muszę się tutaj połączyć, że właśnie wyszłam, bo muszę tak, odebrać paczkę z paczkomatu, zrobić jakieś drobne zakupy. Wadzie sobie zamierzył na obiad makaron ze śmietaną. No nie jest jakiś specjalnie super obiad, ale no skoro tak chce, a bardzo lubi, a jeszcze tylko w sumie na to ma apetyt, bo generalnie nie chce mu się jeść, to też mnie bardzo nie dziwi, no bo przeważnie w takim stanie, przy takim jakimś tam problemie żołądkowym, no to specjalnie apetytu się nie ma, no nie? No ale żeby cokolwiek zjadł, bo na śniadanie też tak niespecjalnie był zainteresowany jedzeniem. Boże, otwierać ta brama czy nie? No to mu zrobimy ten makaron, niech już ma. Chyba pójdzie na basen, bo twierdzi, że brzuch go już nie boli i że chętnie by poszedł i nie odpuści. Jutro też wybiera się na urodziny, więc ja muszę tutaj teraz szybko się zorganizować też pod tym kątem. Jadę na miasto, pozałatwiam wszystko, odbiorę Matyldę, pewnie wrócę. Zresztą właśnie to jest takie głupie, muszę się z nią zacząć umawiać, żeby ona sama wracała w piątki, bo no bo już chyba pora, a poza tym tak to jeżdżę dwa razy niepotrzebnie, bo Klara kończy dużo później. O 15.30, no i to się robi takie, wiecie, jeżdżenie w kółko trochę, no nie? Bo też nie chcę, żeby ona zostawała do 15.30, Matylda, żeby zostawała tak długo w szkole, nie ma takiej potrzeby. No to tak, jadę, pozałatwiam, co mam załatwić i będę wam tu jeszcze nagrywać na pewno, bo dzisiaj mało nagrywamy generalnie, no jakoś tak nie było czasu. No i co, no, weekend przed nami, tym razem taki spokojniejszy chyba, bez jakichś tam większych wyjść. Spotkań, nie wiadomo czego. Także już tak, no. To narka, bo jadę. Zakupy zrobione, dzieci w 2/3 przywiezione. Odebrałam paczkę z paczkomatu z garniturem. Nie wiem, czy go będę pokazywać. Chyba nie będę wam go pokazywać. Niech no najpierw sama przymierzę. Kupiłam go z myślą o komunii Matyldy, ale zobaczymy, czy mi siądzie, czy mi się spodoba i czego nie oddam. No, ale przyszedł. Zaraz wam pokażę, tylko tak z daleka, nie na sobie. Jest marynarka, taka dosyć długa, z takimi pseudo-złotymi guzikami. I długie, proste, takie trochę rozszerzone spodnie. Kolor, no, taki beżowy. Także przymierzę sobie, bo aż ciekawa jestem. Odebrałam Władka z basenu, a w ogóle tak, ten garnitur, bo trochę czasu minęło, a nagrywałam w tym samym czasie. Czy w tym samym miejscu ten garnitur, który przyszedł dzisiaj, to muszę wam powiedzieć, że nawet nie ma co pokazywać, bo jest do zwrotu. Wydawało mi się, że się dobrze zmierzyłam i zamówiłam. Nawet wydawało mi się mniejsze te rzeczy niż powinnam, niż to wynikało chyba z tych pomiarów. Zamówiłam eski i te rzeczy są za duże na mnie. Szczególnie marynarka. Już pomijam fakt, że w ogóle mi się nie podoba jakoś tak, nie ten kolor, inaczej sobie to wyobrażałam. Więc no. No ale gdybym nie zamówiła, to bardzo bym chciała to sprawdzić, bo jednak podobał mi się od początku ten garnitur, ale jest niewypałem, także muszę go w poniedziałek odesłać i poszukać sobie czegoś innego. A teraz jestem u góry po to, żeby ogarnąć sobie tutaj rzeczy, które wcześniej składałam. Muszę to wszystko poroznosić po szafach, żeby tutaj się troszkę zrobiło przyjemniej, więc no zrobię to i będzie zełba i wtedy sobie mogę usiąść, nie wiem, kawę wypić czy coś, no. Także tak, dzieciaki na dole dojadają coś w rodzaju kolejnego obiadu albo, nie wiem, podwieczorku. No i tak nam dzień płynie powoli. No, to działam.